Witam wszystkich w Żarłok TV, wprost spod wschód baru, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram wszystkie burgery świata i dzisiaj wyjątkowy burger jedzony wespół z wegetarianinem. Wow. Jest to burger, no, 2012 rok, plus 8, wchodzący do menu wschód baru. Nazywa się to Satay Burger. Czym jest Satay? Jest to danie indonezyjsko, jakieś tam hinduskie, wschodnie. O. Fusion wschodnie. Tak, nie, burger to jest dopiero fusion, bo oryginalnie jest to mięso nabijane na bambusowe patyczki. Też może być to wołowina i patrz co tu się dzieje. To jest w brioszce burger. Maślanej bułce, brązowej jak... nubijski książę. Jak muza Pedro Almodovara. Din. Ta co śpiewała? Penelope Cruz! Ona nie jest tak brązowa. No myślałem, że chodzi ci o... Ta bułka jest lepsza niż Penelope. Myślałem, że mówisz o muzie Salvadora Dali. A tam, Salvadora Dali to była przecież... Ona była brązowa. Ta co była modelką i aktorką. Taka wysoka, krótko obcięta. Ale Salvadora Dali to była gala. To jeszcze była druga. Coś to on tylko galę kochał. No, kochał nie tylko galę. Oj, nie odczerniaj Salvadora. Żarłok TV. Szanowni Państwo, ja nawet wiem, że ta bułka jest z jakiejś piekarni tutejszej. Tak? Tak, specjalnie dla nich wypiekana. Po prostu brioszka. Chodzi o to, żeby była dobra brioszka, wiesz? Żeby to było słodkie. Żeby to było... czy to taka... czyściu, słodki, wiesz, komfort foodowy. Żeby to było takie... Miam. Moisty. Żeby to było takie... dokładnie Thai Satay Burger. Inspirowany tajskim daniem Satay. Marynowany kurczak. Rzymska sałata, no to tak jak w burgerach, na spód. Tajska bazylia. A czym się różni tajska od nietajskiej? Nazwą na pewno. Sos no tak. galangowo-orzechowy. Galanga. Co to jest galangalagan? Może z Gangesu woda? Z mycia stóp. Złożony w mięciutkiej, maślanej bułce. Nie, ale powiedz co to jest galangalagan. Może to jest taka golonka po prostu. Pawle, ale no przecież ty tam gotujesz. Nie wiem co z galangalagan. Byłeś, przecież chodziłeś na kursy do joginów. Dowiem się i ci powiem. Albo sprawdź u jogi na Google. Czekaj, napiszę do Googlina. A napisz, weź powiedz do Googlina. Galangalanga. Ale czekaj, powiedz. A weź poś się tutaj. Poczekaj. Food porn. Poczekaj, to ty tutaj kręcisz, a ja tutaj w slow-mo. Google baba żarełko mi wychodzi. Little big. Gdzie tu się mówi do Google? Galangalanga. Czekaj, nie. A... no nie masz Google'a włączonego. Kuźwa. Gadaniem. O, tu masz. O. Galanga. Galanga. Galangal jest. Przyprawa o imbirowo-pieprzowym smaku stosowana w kuchni tajskiej i indonezyjskiej do zup i curry. Surowcem jest kilka gatunków roślin z rodziny imbirowanych, różniących się rozmiarami kłączy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli cztery różne bulwy to są, rozumiesz? Dobra, daj mi to. Na pół jemy, tak? Przekroić i na pół. Ja nie mam ochoty, ja się najadłem curry już. Aha. Patrz jak elegancko. Ty jak fachowo to zrobiłeś. Kuźwa mać, powiem ci, że widzę tego kurczaka. Daj mi drugiego tego, pałkę, drugi sprzęt muszę mieć, bo najpierw tego samego kurczaka chcę chycić. Bo... to? Tak, weź mi, nabij tego, bo tu nie... o, dobra. Dobra, daj mi. A i tak oto burger staje się wegański. Jak Żarłok zrobił wegańskiego burgera. Wyjadł kurczaka. Daj jeszcze tego drugiego kurczaka. Daj mi. Give it to me. I już jest wegański? Nie, jeszcze tu schował się. Duże. No czy powiem ci tak. No co z tym kurczakiem? Wyglądał tak... wygląda normalnie i smakuje jakby słodko-kwaśno. Dobra, ale jako całość chcemy to. Sos
sos. Przygarni nosorożce. Ja bym koale. Przygarni nosorożce. Potrzymałbyś. Dobra, na poważnie teraz. Misia koale, w ogóle wiesz, robisz mi... Strasznie się rozmógł, powiem ci. Za ile? Za 25 zł? Tak. To okej, w sumie. Powiedz mi, jak jeść hamburgera, żeby to się tak nie rozpadało? Znasz ten sekret? Żeby się nie ubrudzić, żeby z hamburgera nie wypadały jego części. Obserwowałem różnych ludzi, jak jedzą hamburgera. I to jest tylko kwestia, ile ci spadnie na talerz. No są tacy, którzy jedzą widelcem i nożem, no ale to nie o to chodzi, bo w hamburgerach, nie? No, widzę, że i żarłok nic nie mówi, to już jest koniec. Poprowadź za mnie ten odcinek. Przerwa reklamowa. Proszę państwa, widelce i łyżki z bambusa. To nowy trend. Zero waste, proszę państwa. Nie wiem, co mówić. No chyba jest dobrze, widzę. Czy udajesz? Malutki ten hamburger był. Ja wiem, ty teraz musisz tak nadrobić miną, że wiesz, te 60 parę złotych to jednak hamburger. Hamburger jest super. Kary poprawne. Ale hamburger, no wiem co powiesz. Hamburger, proszę państwa. Hamburger to coś. To nie jest hamburger. To nie jest hamburger. To jest świat. Nie masz kotleta. To co to jest? No to jest kuźwa kanapka z kurczakiem. Nie ma kotleta. Kanapka z kurczakiem manierowanym, panierowanym jak w Indonezji, tak? Z tym imbirem, nie imbirem, galalem. To jest dla mnie kanapka. Galal! A czy wyczuwasz galal? To jest jedyna rzecz. Czy wyczuwasz galal? No, weź, już przestań, zrobię. Przestań z tą nadekspresją, bo próbuję przełknąć. I powiem ci, że jedyna rzecz, do jakiej mogę się tutaj przyczepić, to jest nazwa. Że to nie jest hamburger. To nie jest hamburger. No ale miałbyś mnie zachęcić na przykład, co byś powiedział? Mnie to nie zachęci. No co takiego? No ogórek! Brioszka, nie ogórek. Nie zachęcałbym cię, bo ja bym sam chciał tu zjeść. Aha. No ale ja sobie mogę pójść i kupić. Bez kurczaka. Bez kurczaka. Z tofu. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu i nie kupiłem sobie tej kanapki z tofu. O kurde, odjechał chłop, odjechał państwo, powiem. Co tam jest w środku? Nie wiem. Ja wiem, ty teraz też tych właścicieli i podlizać się tym właścicielom, że tak wiesz, pysznie zjadłeś. Słuchaj, tu jest kurczak, nie wiem. Spróbuj tego sosu, dla mnie sos jest znakomity. Ale czekaj, jadę tu sos znakomity, to ja tutaj widziałem. Co prawda przeterminowany. Mamy upgrading, ale kurde, powiem ci, że to jest... Nie wolno. No nie zrobiłby grzech. No nie wiem, no. No ja już widzę, że już nie ma co upgrade'ować. No nawet nie ma co upgrade'ować, no. No zobacz, a w Oshonie kupiłem za 5 zł z 12 przeterminowany sos. Nie, widzę, że ci smakuje, to wiesz, nic nie mówię. Powiem ci, że lepiej nic nie mów, no. No. Czyli dobrze, dobrze zainwestowane. Bułka. No brioszka. Z sezamem na górze? Nie wiem. A ujęcia jedzenia? Nie zrobiliśmy zbliżeń. Orzechy. Orzechy? Orzechy są. No to ja już nie wiem, co ci powiedzieć. Ja tylko mogę powiedzieć jedno. I tłusto, jest słodko i się dobrze czuję. Tyle powiem. Przygarnij nosorożca. Pawle, proszę cię, co się z tobą dzieje z tym nosorożcem? Za dużo oglądałeś relacji z Australii, tam... Tam nie ma nosorożca. Nie ma, to właśnie. To mi się koala. A zjadłbyś mięso z nosorożca? Znaczy, no nie, no to ty mnie zapytaj, czy ja bym zjadł. A zjadłbyś mięso z nosorożca? Nie, no co ty. Na pewno? Nie. Powiem ci, że warto, warto. Warto, żebyś na chwilę... Powąchał. Nie, O, stary. Ale porzuć ten wegetarianizm. Okej. Okay. Na czas tej kanapki. No widzę, że kanapka pyszna jest. Jest bardzo dobra. To nie jest absolut. Ale dotyka, jest, dotyka. Dotyka, tam się... Jest magia. Jest magia. Słychać muzykę? Jaką muzykę byś słyszał?
Łowca Androidów, ten pierwszy. Lata 50. Lata 50. Kapele Doo-Wop, Rockabilly, Inkspots i The Inkspots, Rockabilly, Rockabilly, szerokie nogawki, jest impreza, prywatka, domówka, dziewczyna tańczy, rusza się, ma piękną figurę. LSD. Bez, nie, nie. Bez. To, to tylko jest, to jest w porządku, dziewczyna. Jedzą tylko kanapki takie. I jedzą takie kanapki. Słuchaj, i facet tam wchodzi od tyłu do tej dziewczyny. Jakie są kadry? Symetryczne? Ja muszę jak u Kubricka. Symetrycznie. Symetria. Tak, symetria. Dobra. Stoi kamera na statywie. Wchodzi facet. Mogę to być ja. Żarłok wchodzi. Symetrycznie. Ubrany garnitur, eleganckie rękawiczki. I ta dziewczyna. Czarne włosy. Śniada cera. Pod pachami czarne włosy? Dzisiaj zapomniała zgolić. Ale tańczy, rusza się w rytm nie tej muzyki z lat 50. Jak Salma Hayek? Rusza się w rytm muzyki metalowej. Rozumiesz to? Death metalu słucha. I tak się cała trzęsie, trzęsie. A Żarłok przychodzi do niej z tą kanapką. Mówi, poczekaj. Nie trzęsie. Poczekaj. Ugryź. Ona bierze to, rozumiesz? Bierze tego gryza i widać, jak, rozumiesz, te emocje z niej schodzą. Padaczka ustępuje. I muzyka z Her. Aleluja. Może być, może być. I biorą się za ręce, wychodzą na dwór. Jest już wieczór, dobra, ale dobra, ciepły, dobra, letni wiem, wieczór. Słuchaj, działo, no. Posłuchaj tego do końca, bo to jest teraz ważne. Siadają nad rzeką. I dajesz jej kary w tych opakowaniach. W tych opakowaniach. Siadają nad rzeką, siadają nad tym brzegiem, siedzą i ta dziewczyna wyjmuje z torebki, co wyjmuje? Spod pachy. Tej owłosionej, co wyjmuje? Patyczki do uszu. Nie. I mówi, Żarłok, chciałem cię lepiej wyjmuje usłyszeć. Wyjmuje właśnie. Każde słowo. Wyjmuje płytę z muzyką Blade Runnera. I mówi, słuchaj, to jest muzyka z przyszłości. Takiej będą słuchać w 2020 roku. I bam, on się przenosi, teraz tutaj się przenosi. Przenosi się teraz tutaj i mówi tak, kurde, wracam do tej dziewczyny i wychodzi. Stop, stop, a jaka była płyta? Winylowa czy CD? CD, stary, CD. Chociaż powinno być tak, wiesz, żeby było w konwencji, to powinno być winyl. Na Spotify'u linka dać. Linka mu to. Właśnie, a co z kanapką? Czekaj. Ona wyjmuje z zapazuchy karteczkę. Karteczkę z linkiem i czyta mu do ucha www.spotify.com/1225 i tam on się przenosi tutaj, bierze komórkę, wpisuje tutaj, patrz, wchodzi na konto Spotify'a darmowe, musi wybrać losowe, bo wysłuchaj wszystkich tam reklam po kolei. Tak, i bam, i wchodzi ścieżka z Blade Runnera i neony ze wschód baru i się kończy odcinek. A ile na 10? Osiem. I wychodzi. Osiem.